Dzisiaj spędzimy noc na tratwach, które zaraz sami zbudujemy, ale najpierw sprawdźcie nasze zakupy. Cztery palety mi starczą fest. Bo jakie one są leciutkie. Ale surowe musisz dać na drzwi, miękko. Właśnie, to jest mój plan. Pa to. Ej, dobra, jest huge. Huge, nie? No. Czekaj. Na pewno będziemy robić jakieś wyzwania na tych tratwach, więc oglądajcie widzowie do końca, żeby... Przeszkadzam panu? Halo. Więc na przykład jak będziemy, nie wiem, coś podskakiwać, to nie może mi chlupać, nie? No dawaj sobie, będziemy na trochę. Byłem niegrzeczny i dostałem od trzy koła do przodu jesteś. Dobra. Stary, patrz jak drogo. 72,98 za sztukę, stary. Ty. Kar, o ty! Sorry, mordo, ale ja też chcę tego. Kurde, to jest to. Ej, to jest to, to jest przepiękne. Tam się, kurde, ten pracownicy gapią. A ja tak. Myślę, że będzie git, nie trzeba prostować. Ej, bo mi pudełko biegnie. Ale właśnie zgnieciłem je, zgniosłem jedno. Nie! Ale chcę z chłopakami. Nie! Pomieć mi pudełka! Kochaj mnie! Ej, zaraz... Ty, pa, jaka wygoda, normalnie, mój gościu. Ja, to w ogóle nie wygląda wygodnie. Wygląda. Moja będzie miała 2,5 metra długości. Dobra, będę miał fajnie. Ja moja będzie miała... 4,8 metrów długości i co? Kto wygrał? Idealna. No, najwyżej się spankrutuje. I to skleję taśmą. No. I będzie miało opór. Ale to kosztuje 100. No trudno. To 30 zł. Nie no, to lipa. A tu mam stary po jaką objętość. Jeżeli nie widzieliście odcinka z tratwami, już nagrywaliśmy kiedyś taki i wyszedł bardzo fajnie, więc sprawdzajcie, jeżeli nie widzieliście. I zamierzam połączyć dwa pomysły, czyli moją tratwę, znaczy... To był mój pomysł, mojej, bardzo. Nasze piękne wiadra wielkie, razem ze sklejką taką, jak użył Bartek Kubicki w jego drużyna. Co tam chłopaki, z styropianu byście chcieli? Dwie warstwy, nie. 20 cm. Nie, w styropianu nie będę. Ja będę. O. Tak? Wam bierze jakąś inną. Mam specjalną bierze, ścianek działowych. Nie, patrzcie, budowanie, ocieplanie, mocowanie. Wiecie dlaczego to jest dobre? Dlatego, że on schnie w godzinę. To jest jedyna pianka, która jest. Nie, tam było mordo napisane 60 minut. To jest lepsze. Wow! Ale ty dzisiaj jesteś demolantem! Ty głupawka na wieczór. Dawno nie nagrywaliśmy jak było ciemno, dlatego teraz jest taki fajny klimacik. Ja wolę nagrywać jak jest ciemno. Same chłopy są, co nie? Paleta. Milet. No. No, kupiłem jeszcze 10 gwoździków z mosteczkiem. Ile wydałeś za wszystko? 795 zł. 950? 1014! What? Dlaczego? Bo mam platformę piertniczą, a nie jakąś baby tratwę, mordo. Jest zimno, Bartek, jest zimno! A my jeszcze nawet nie jesteśmy nad wodą, a już jest zimno, stary. Palenie gruchy. Jedziemy na plażę! Mordo! Zaczynamy budowanie tratw! Słuchajcie, Bartki! Dzisiaj nie konkurujemy, dzisiaj musimy przetrwać tą noc, żeby dociągnąć daily do końca roku. A nagranie tego filmu umożliwiła nam Cypel Chatka Kryspinów, także jeśli jesteście z Krakowa lub okolic i macie ochotę pośmigać na rowerkach wodnych, to zapraszamy serdecznie. To jest bardzo niebezpieczne i nie róbcie tego w domu, znaczy na jeziorze kogoś. Zacznijmy budować może. Dobra, no to... Patryk! O, przepraszam, nie widziałem. Patryk! Ty kurczaku, najgorszy! Dobra, poprawię. No sobie cicho. Nie! Zrobiłeś teraz świństwo najgorsze. Mordo, to się nie kończy. I patrz, wiesz, już kończy budować. Rozkładamy równo tu. Miało być pionowo i od drugiej strony, ale zrezygnowałem z tego, bo wydaje mi się to stypiarskie. Ale ciepło. Ty, bo jak się trzymają? Chodź. Dobra, jednak nie jest to za stabilne. Jeszcze kilka gwoździ muszę wbić. Tak się robi wyświetlenia w XXI wieku. Jak ci się robi, Bartek? Bartek. Ja kleję środek właśnie. Mój środek jest właśnie trochę wilgotny. Mordo, czuję się jakbym srał teraz. Zakładam z powrotem. Patrz go, co robi. Trzeba to pozbierać. Wiesz, że musisz to jeszcze skleić? Myślę, że dałoby radę, tak. Będę potrzebował twojej pomocy. Nie ma problemu. Uwaga. Tylko ciepła jest ta pianka. Ta panka. Cześć, kituszku. Ja! Cześć, kochanie!
Zaraz zbliża się wiekopom. Uuu, wiekopomna chwila i wodowanie naszych sprzętów. Oj, panowie, GoPro, GoPro. Ej widzowie, w ogóle chciałem wam powiedzieć, że moja łódź od tyłu wygląda jak Lamborghini Countach. Patrzcie, patrzcie tu, proszę bardzo. I tył tego, czaj się to. No patrz, 1:1. To mały krok dla człowieka, dla karła bardzo duży. Dobra, ale jest mega stabilna chyba, co? Nie jest aż tak stabilna. Dobra, dawaj moją. Ech, o kurde, twoja jest o wiele cięższa. Jezu, dawaj się. Dawaj, chodź, chodź. Wow, dobra, leci po moją szybko. Na chillku, ale, ale fajnie. Morto. Co da? Kamizelki, wej. O kurde, kamizelki. To my wam przywieziemy. O! A myślałem, że one będą stare jaskigacie śmieć. O nie. Oj. Odpływasz, mordzia? Nie, jestem tutaj. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, tak mówił Buzz Astral w Toy Story. Słuchajcie, teraz naszym pierwszym zadaniem jest... Jest, jest pizzę! Ale najpierw musimy stestować nasze tratwy, musimy sprawdzić, jak one są zwrotne, czy dobrze pływają. I naszym zadaniem będzie wypłynięcie, okrążenie tego cypelka zrobionego z rowerków wodnych i dopłynięcie ładnie w stronę plaży. Ja wolę z pizzę. Kurde, mam za szeroką. Patryk. Patryk, zostaw, błagam, bo ja wykituję. Maciek, ale Maciek. Ej, psy! Psy! Ej, psy wodne to foki. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas zdał test. Pierwsze zadanie dla każdego z nas jest zaliczone. Brawa, proszę państwa. Przez to, że tak długo i tak ciężko pracowaliśmy nad naszymi łodźmi, bardzo zgłodnieliśmy, dlatego czas... Na co, Patryk? Pizzę! Dzień dobry, ja przyjechałem po odbiór osobisty. O, dziękuję bardzo. Patrzcie, co jest. Wasze zdrowie, widzowie. Nie pamiętam, kiedy Nie pamiętam, kiedy w taki przyjemny sposób spędziłem wieczór i ja się kręcę. Słaba jest ta pizza. Złapałem se wiosło! Co? Bartek załamał wiosło, jeszcze nie zdążyliśmy robić challenge. Chyba będzie easy win. Ej, Patryś, weź mi je flagą, ta przyciągaj. Postanowiłem, że z odrobiną taśmy i może odrobiną szczęścia uda mi się naprawić to wiosło. Bez niego nie mam żadnej najmniejszej szansy, dlatego ja to naprawię. Mordo, ryba! Kurde, miałem znowu prawie! Ty, utopiła się ryba! Nazwę cię Bambi. Bambi robi salta dla was, widzowie. Widzowie, czas na oficjalne zawody tratwiarne. Jest 3:41 i pierwszą konkurencją będzie... Sam koniec olimpiady tratwowej. Osoba, która ma najwięcej punktów, wygrywa 100 zł! Yeah! Namiot! Yeah! I ogrzewacze! Yeah! Do rąk? Do wszystkiego! Obcięty są gotowi! Tak! Start! Moja! Tyk! Raz, dwa! Trzy! Podało mi trochę! Jedna! Raz! Znaczy dwa! Trzy! Ej, świeży! Ej! Weź go, Patryk, zrzuć! Ale jestem szybki, ja pierdzielę. Ej, to są moje piłeczki. Ej, to wszystko jest przez to wiosło. Czyje wiosło wygląda w taki sposób? Patrz, to chłopie, no co ja mam z tym zrobić, no? To mi się zazwyczaj nie zdarza, no kurde. Mam strategię, żeby być solo. Mam długie wiosło i nie tylko wiosło, żeby sobie pomagać. Patrzcie, jak wyglądają moje kieszenie. No musisz się zmieścić tu, koleżko. Dobra, czy ja wam mogę oddać te piłeczki, które już mam? Nie może. Nie możesz! Jestem świeży, że tak powiedziałem! Dobra, oddaję wam tutaj. 6, 10, 10. 9 punktów. Żuczek, zaraz spadnie, kurde, ty do wody. 11 wpadnie zaraz, rozumiesz? Proszę państwa, czas na podliczenie piłeczek. Bartek pierwszy może. Dałem chłopakom, jak zebrałem wszystkie moje i zebrałem 10 piłeczek. Patryk, tak. Teraz ty. Ja je wyrzuciłem z powrotem do wody. No powiedz, Patryk, chyba. Nie wiem, muszę policzyć. 10. Nie gadaj. 12. Przegrałem. Chyba mam. Ja jestem cały styropianie. Jak świeży miał 9 kulek, ja miałem 0. No to dawaj mu ty, ile masz. No nie no, bo ja liczyłem na głos, to mniej więcej wiesz. Dobra, to nie jest żadna zagadka, tak, że jest mamy. Pomiędzy chłopakami się rozgrywa pierwsze miejsce. Dlatego dawajcie. 11, 12, 17. Wszystko! A ja 20! Czyli
pierwsze miejsce w pierwszej konkurencji zajmuje Patryk i masz jeden punkt na swoim koncie. Kolejną konkurencją, która ma za zadanie przetestować wytrzymałość naszych konstrukcji, jest skakanie na skakance. Sześć. Jest ogólnie turbo ciężkie. To nie ta konkurencja! No to nie my! Czy... tylko! Bartek, no właśnie! Jezus! Patryk. What the fuck? Kurde, zahaczyło mi tu! Tak! Pierdolewa ci się do buzi! Wymordoleje się! Patryk, ale wiesz, że przy ciebie mam bez dużo wody w środku! To ty mi tą dziurę zrobiłeś! Shit. Masz sito cały czas przez to, że Patryk się przyciąga do ciebie i przyciąga się w taki sposób, że mi najbardziej bić w przestań! Wywalę ci się grabie zaraz! Przestań! Zostań! Nie dam rady na tym! Czyli oficjalnie to punkt dostaje Bartek! Fajnie, cieszy mnie to, że wygrałem czymś. Kolejną konkurencją jest wyścig. Stamtąd trochę bliżej niż jest Patryk. Płyniemy do was, widzowie. Kto pierwszy da buziaka w kamerę, ten wygrywa wyścig. Jo! Nie! Stój, moje gapło! Zawracaj się w komuto! Nie! To nie! Utonęło! Ej! Utonęło mi wiosło właśnie! A ten jeszcze mi prawie rozwalił Titanica! Nie masz wiosła już w ogóle? No to jest gdzieś na dnie! Gdzieś na dnie został świat! Cała konkurencja zmieniła się o 360 stopni, słuchajcie. Patryk zgubił wiosło, a Bartek, który miał swoje wiosło totalnie połamane, nagle odkrył nowy... metodę, która przez to, że jest złamany idealnie na środku, jestem 3 razy szybszy od każdego. Wsadzamy go do wody pod kątem prostym i ciągniemy. Nice. No i widzicie, 15 minut temu Bartek był smutny, że nie ma sensu wyścig, bo jako jedyny nie ma sprawnego wiosła, a w tym momencie prawdopodobnie wygra. To możecie tu podpłynąć, panowie? Uwaga! 3, 2, 1. Dawaj, robimy ich! Bez trzymanki cię robię, mordy. Źle popłynąłem, muszę skręcić! Gdzie mam dopłynąć? Spieprzaj mi z drogi, Patryk! Jak? A to Maćka dopłynąć! Jak? Stop! Jak? Nie mam wiosła! Nie przegram przez ciebie. Chodź, płyniemy to! Ej! Wyścig to wyścig! Odepchnij go! Pomagaj mi! Nie! Pchnąłem. Nie! Ej, Grybarku! Dwoń na karetkę, Baciek! Ja jestem cały w śniegu! Welcome to Polar! Jezus! Kochani, kolejny obrót wydarzeń! Mimo tego, że Bartek miał 100% przewagę... Szybszy byłem, ale Patryk mi zajechał drogę tym karawanem dupionym! Ale skręciłeś w lewo, dlatego on by mi zastawił drogę, gdyby nie to, że skręciłeś... Pojechałem może plecami do przodu jazdy! Czyli jest 1-1-1, mamy kompletny remis, więc została ostatnia konkurencja rozstrzygająca, wielki finał, czyli... stanie na jednej stopie w sumie. Skacz! Nie, muszę się odepchnąć. Ej, topisz! Cofnij się, bo to... Kochani, obstawiamy teraz w komentarzach, czy Bartek Kubicki wpadnie do wody, czy nie. Bartek, GoPro włącz. Co, jakby wpadł do wody? Tak. Dawaj, skok! 3, 2, 1! Udało się! O Boże! Jezus Maria! Nigdy się w życiu tak... Nie no, bałem się bardziej. Odzyskane Ferrari! Ej, Bartek, robimy siku razem? Tak. Do Patryk, nie patrz. Tak muszę spać. Nie robiłem tak siku nigdy. No, czy chcę? Patrzę wam. Posikasz w trafę. Moje siki są fajnie podświetlone. Patrz jak moje. Patrz moje siki są podświetlone. A moje parują nawet. Wow. O nie, sikam się na trafę, będzie ci nie działo. Osikałem sobie dziosło. Ja trochę trakwę. Zasady są takie, siedzisz na dupie, na start, będziesz miał 5 sekund na wstanie na jednej nodze. Chodzi właśnie o to, że jesteśmy przyzwyczajeni do siedzenia, nie wiemy gdzie jest środek ciężkości. Masz 5 sekund przygotować się do konkurencji. 3, 2, 1, start!
Ole, noga się trzęsie! Ale... A czekaj, nie nagrywam ręki. Jak prawdziwy bodź! Strasznie dobrze. Słabo! Bardzo dobrze! Bardzo niestabilną łódkę, bo się łamie na pół w środku już. No, u mnie też. 3, 2, 1, start! Ale to jest panowie Tai Chi Zen. Kurde, gość ma 16 sekund już, proszę państwa. No nie wiem, czy dam radę to pobić. Kurde. Przez tą plandekę to wszystko się trzyma w jednej całości. U nas to się złamało. Ja chyba nie mam sensu w ogóle próbować. Gość chyba wygrał. Ale jazda. Gdzie dobro? Nie masz? Nie mam, gdzie ja wpadłem do wody? Ole przypał. Jest przecież. O ja. Nie rób się. Stary. Ale sprankowali nas. Wygrałeś oficjalnie, Bartek wygrywa naszą olimpiadę tratwową. Masz od nas oficjalny... Masz od nas oficjalne pozwolenie na pójście się przebranie, jak najszybsze wrócenie i masz zadanie dodatkowe. Wszyscy chcemy jeszcze coś zjeść fajnego, więc przynieś nam grilla, stary. Coś mi wyreci, proszę. Papiernicze. Fajny ręcznik. Grilla, idealnie na poranek. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to po takiej ciężkiej rywalizacji musimy połączyć siły, pogodzić się i połączyć wspólne tratwy w jedną. Jak tam sąsiedzie życie? A powolutku grillka chcę zrobić na środku jeziorka, wiesz? Tak, ja zbudowałem sobie tratwę i sobie zrobię grillka normalnie, o tak o. A tu jaka foczka leży obok. Cześć, seksiaku. Jesteśmy w fest już wymęczeni. Jest, słuchajcie, godzina 5:58, czyli proszę państwa, nasza noc za chwilkę się już kończy. Mamy piękny zachodzik słońca, 5:58. Ej, przysmoliłem trochę na wkiełby, panowie. A druga też! A trzecia? Cieszę. Poczekaj, trzeba ją. Myjesz ją? Nie. O Jezu, stary. Dobra, jednak mi się nie chce już jeść tego. Ale to będzie moja. Jeszcze proszę państwa 7 minut, tak? 6:06, czyli proszę państwa jest 6:02. Ogólnie Bartek wygrał. Przepraszam. Bartek wygrał namiot i ogrzewacze, bo mieliśmy w planie spać. Nie mieliśmy w planie tego, że zrobienie 4 konkurencji zajmie nam 7 godzin. Więc jedyne co się mu przyda to stówka. I daj gryza, nasze zdrowie. To jest ta co była pierwsza. Niedobra ta kiełbasa jest. Dobry. Co się stało? Gripa! A! Ja myślałem, że kopię panu to gripa! Stary, poświęciłem się! Idźmy do domu już! Oficjalnie 6:07. 17:00. Codziennie.